Niestety, mimo intensywnie prowadzonych i szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych, nie udało odnaleźć się kobiety żywej. W wyniku działań poszukiwawczych ciało 87-letniej mieszkanki Podstoła w gminie Drużbice odnaleziono 6 października o godzinie 13:55 w rzece Widawce, około 1,5 km od jej miejsca zamieszkania. Informacje o zaginięciu kobiety otrzymaliśmy o godzinie 21:40 4 października. Od tego momentu natychmiast na miejsce zostały skierowane patrole policyjne. Komendant zarządził o godzinie 22:00 alarm. Z zawiadomienia, jakie wpłynęło w tej sprawie, wynikało, że kobieta wyszła z domu o godzinie 11:00, poszła do swojej koleżanki, od której wyszła o godzinie 12:00, informując ją, że zamierza pójść do lasu na grzyby. Kiedy nie wracała do domu, jej rodzina poszukiwania prowadziła we własnym zakresie. Kiedy jej nie znaleziono, poinformowano Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego. Tego dnia, w piątek, właściwie w piątkową noc, poszukiwania trwały do godziny 3:30. Następnego dnia, 5 października, poszukiwania wznowiono. Szukaliśmy kobiety od godziny 6:30 do godziny 18:00. Podobno akcja miała miejsce w niedzielę i o godzinie 13:55 odnaleziono ciało 87-latki. W poszukiwaniach brało udział 170 policjantów, 107 strażaków, leśniczy, znajomi i rodzina zaginionej. Poszukiwania były wspierane przez specjalną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu technicznego. W poszukiwaniach uczestniczyły również psy tropiące. Zawsze, w każdej sytuacji, kiedy w grę chodzi ludzkie życie, angażowane są maksymalne siły i środki osobowe i techniczne.